Spadek PKB Polski o 3,5% w tym roku przewiduje bank inwestycyjny Goldman Sachs. Szybkiego odbicia w gospodarce, bank oczekuje już pod koniec bieżącego roku. Według ostatnich szacunków Goldman Sachs średnia ważona spadku PKB dla czterech krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polski, Węgier, Czech i Rumunii wyniesie 3,9%. Poprzednia prognoza banku mówiła o 2,1%. Pogorszenie oczekiwań banku zasadnia coraz to ostrzejszymi środkami walki z koronawirusem, które znacząco ograniczają aktywność gospodarczą. W przypadku Polski bank przewiduje prognozę wzrostu PKB z minus 2,1% do minus 3,5%. Bank zauważył jednak, że spadek produktu krajowego w czasie kryzysu związanego z pandemią nie będzie długi, ale głęboki i zaważy na całorocznych wskaźnikach. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy mocno wróci pod koniec roku i utrzyma się przez 2021 rok. Goldman Sachs wskazuje, że Polska, Czechy i Węgry przed kryzysem miały stosunkowo dobry stan finansów publicznych, co z pewnością złagodzi sytuację. Bank podtrzymał jednocześnie prognozę 9% spadku PKB w strefie euro w tym roku, choć wzrost ma powrócić, także tak jak w przypadku Polski, pod koniec roku.